Powszechnie wiadomo, że warzywa są korzystne, ale niektóre z nich nie przynoszą żadnych korzyści, a nawet mogą zaszkodzić. W tym filmie najpierw porozmawiamy o najbardziej szkodliwych warzywach, a następnie o tych najzdrowszych. Więc obejrzyj film do końca, będzie interesujący. Zaczynajmy. Pierwszym, najbardziej niezdrowym warzywem jest bakłażan. Chodzi o to, że mają one dużo solaniny, a im starszy bakłażan, tym więcej solaniny. A to bardzo szkodliwa substancja. Solanina szkodzi jelitom, nerkom, stawom, pęcherzykowi żółciowemu, a także może być bardzo silnym alergenem. Ale jeśli lubisz bakłażany, jest kilka wskazówek. Po pierwsze, wybieraj młodsze bakłażany, a po drugie, zawsze je obieraj, ponieważ w skórce jest znacznie więcej solaniny niż w samym warzywie. Kolejnym warzywem jest rzodkiewka. Rzodkiewki nie zawierają prawie żadnych przydatnych witamin i minerałów. Jest tylko trochę witaminy C, ale bardzo mało. Jednocześnie rzodkiewka ma raczej negatywny wpływ na przewód pokarmowy. Dla osób, które mają zapalenie żołądka lub wrzody trawienne, rzodkiewka jest przeciwwskazana. Okazuje się, że nie ma prawie żadnych korzyści, a przeciwwskazania istnieją. Przejdźmy dalej. Kolejną pozycją są ziemniaki. Po pierwsze, ziemniaki mają bardzo wysoki indeks glikemiczny, zwłaszcza jeśli są to pieczone ziemniaki. Indeks glikemiczny ziemniaków jest wyższy nawet od cukru. Ponadto ziemniaki mają bardzo mało korzystnych witamin i minerałów. Jedyną zaletą ziemniaków jest zawartość potasu. Tak, potas jest ważny, ale poza nim nie ma prawie nic innego. A w procesie gotowania ziemniaki tracą tę bardzo przydatną substancję jeszcze bardziej, więc to prawie jak jedzenie czystego cukru. Cóż, przejdźmy do zdrowszych warzyw. Na początek brokuły. Brokuły są jednym z najlepszych warzyw pod względem zawartości witamin i minerałów. Ponadto brokuły zawierają wiele przeciwutleniaczy, a także luteinę. Substancja ta jest bardzo dobra dla naszych naczyń krwionośnych. Brokuły chronią również przed rozwojem raka. Jedno z badań wykazało nawet, że jeśli weźmiemy 1,5 kg brokułów, efekt jest porównywalny z dawką leków stosowanych w chemioterapii raka, ale bez skutków ubocznych. Chociaż jedzenie 1,5 kg brokułów każdego dnia z pewnością nie jest tego warte. Kolejną pozycją jest marchewka. Zawiera witaminę A, karotenoidy, przeciwutleniacze, witaminy z grupy B, witaminę C i K, a także wiele minerałów. Potas, mangan, fosfor, miedź, cynk i wiele innych. I oczywiście błonnik. Przejdźmy dalej. Następnym elementem jest cebula. Cebula zawiera substancję zwaną kwercetyną. Cebula zmniejsza choroby sercowo-naczyniowe, wzmacnia układ odpornościowy i pomaga w alergiach i chorobach wirusowych. Nawiasem mówiąc, czerwona cebula zawiera więcej korzystnych substancji. Oczywiście spożywanie cebuli na surowo nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Jest to obarczone problemami z układem pokarmowym. No i oczywiście chodzi o zapach. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest dodanie cebuli podczas gotowania. Przy okazji napisz w komentarzach, jakie jest Twoje ulubione warzywo. Powiedz nam, to będzie interesujące. A teraz polecam obejrzeć mój nowy film, w którym mówię o najbardziej szkodliwych i najbardziej przydatnych owocach. Są tam bardzo interesujące informacje. Link do filmu właśnie pojawił się na ekranie, zamieszczam go również w opisie oraz w górnym komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten film, naciśnij przycisk lubię to i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia na filmie o owocach.